Dziś z nami jest Katarzyna, która już niedawno 3 lata minęły, jak trenuje w Box 74 i mam do niej 3 pytanka krótkie, na które chciałbym, żeby odpowiedziała. Więc Kasiu, co możesz powiedzieć o tym, co udało Ci się osiągnąć dzięki treningom w Box 74? Lepszą formę na pewno, lepsze samopoczucie w swoim ciele, takie poczucie mocy, siły, sprawności większej. To tyle. Świetnie, świetnie. A powiedz mi, jak udało Ci się wytrwać w swoim postanowieniu przez ten czas, który spędziłaś z nami tutaj na treningach? Ja myślę, że najważniejsze to jest zdać sobie sprawę z tego, jak się idzie ćwiczyć, trenować, zmienia się swój styl życia, że to nie jest coś, co trwa chwilę i potem już można nic nie robić, tak samo jak z dietą. Trzeba zmienić styl życia po prostu, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jakiś ruch, działalność taka fizyczna to już jest coś, co trzeba robić do końca życia. Może? To jakby w miarę oczywiście możliwości, w miarę umiejętności, ale już regularnie do końca życia. Że to nie jest tak, że pół roku poćwiczę, schudnę i już przestanę, nie? Dokładnie, dokładnie. Wielkie brawa w takim razie. A powiedz, tak jakbyś miała powiedzieć komuś, kto się nie może zdecydować, żeby zacząć, jak byś zachęciła taką osobę? Trzeba wyjść z domu po prostu. To jest pierwsze, co trzeba zrobić, to wyjść z domu i zacząć. Czyli po prostu wykonać pierwszy krok. O, dokładnie, to jest tak, że każda podróż zaczyna się, najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Tak? Super, super. No dobrze, do tego namawiamy wszystkich, więc dziękuję bardzo. Do zobaczenia na treningu. Dzięki. Dzięki.